Na wstępie jeszcze tylko przepraszam, bo mam katar i już zaczynamy. Kontynuując zeszłotygodniowy trend przerwy od miniserii, zabieramy się za Królewski Okup, czyli 20 odcinek 7 sezonu. W krainie O jest spokojna, deszczowa noc. Błogi syn braci przerywa jednak wbijający na pełnej piździe. Lodowy król! Okazuje się, że ktoś porwał Gienia, a Szymon totalnie nie ma pojęcia kto. Skąd pomysł, że to my? Zmuszony Jake zmienia się w pingwina emocjonalnego wsparcia, a król wyjaśnia wszystko, co o sprawie wie. Może prześpimy się i zaczniemy na świeżo od rana? Cała trójka leci do lodowego zamku, gdzie trop się urywa. Przy liście od porywaczy nie ma. List od porywaczy? A co? Pytasz, jakbyś nigdy nie słyszał o okupach. Wiecie co, może lepiej to przemilczeć. Tak więc trio trafia na wspomnianą w liście polanę. Głos zza drzewa każe Szymonowi oddać koronę, więc Petrikow dokładnie to robi, po czym chowa się z braćmi w krzakach i wyciąga album pamiątkowy. I 115. No już wiadomo, że ten konkretny porwany genio to Orgalorg. No jak żeby inaczej. W międzyczasie okazuje się, że za wszystkim stoją lisy? Jake! Rety. Rozpoczyna się pościg z klono Jake'ami i fałszywymi koronami. To nie działa tak dobrze, jak sądziłem. Wkurwiony Szymon nie da sobie w Gienia dmuchać i znowu wpierdala się, tym razem na górkę do szefa lisów. Wstawaj, no już, zwyra! Tak więc król dokonuje sypialnianego przesłuchania, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tymczasem prawdziwy porywacz Gienia już coś majstruje przy koronie Evergreena. Kiedy drużyna znów się łączy, Szymon zaczyna przypominać Szymona. Tak się dzieje, gdy nie mam na głowie korony przez dłuższy czas. Znajdują jakże profesjonalne walkie-talkie i postanawiają podążać za sznurkiem. Jake jednak zrywa jedyny trop. Przykro mi. Okazuje się, że nos króla jest jak kompas i ustawiony w kierunku korony rośnie. Ciekawe, czy tylko nos. Nareszcie trafiają do jamy porywacza, a Szymon postanawia samodzielnie nakurwiać się z bosem. Królu, nie! Tak! Petrikow wchodzi do jaskini, a porywaczem okazuje się być dobrze znana nam postać. Betty jednak się despawnuje, zostawiając koronę i impostorowego ptaka. O, zostawiła mi prezent! Chodź do domu, Gieniu! Całkiem niezłe. No i wraz z nadejściem świtu odcinek dobiega końca. Pora na podsumowanie. Betty, odkąd trafiła do krainy dzięki portalowi, cały czas szuka lekarstwa dla Szymona, dzięki któremu mógłby zdjąć koronę, odzyskać zmysły i przeżyć dłużej niż 3 godziny. Chociaż w sumie po tym, jak zyskała moce magicznego gościa, sama stała się trochę jebnięta. No ale teraz postanowiła ukraść Petrikowowi koronę i Gienia. Ale nie byle jakiego Gienia. Orgalorga. Tylko, no właśnie, po co? Wiemy, że coś tam przestawiała w podzespołach korony i nawet w pewnym momencie podłączyła ją do pingwina, co sprawiło, że w oczach ponownie pojawiło mu się jego prawdziwe ja. I to właściwie tyle. Po tej akcji deportując się zostawiła zarówno koronę, jak i Gienia. Czyli korona Evergreena nie jest już jej potrzebna. W takim razie co zmieniła w ustawieniach artefaktu? Że po tym, gdy została włożona przez Szymona, miała taki glitch? Jaki był cel tych działań? Czy korona zacznie działać inaczej? Czy w Gieniu znów obudzi się Orgalorg? Zobaczymy w przyszłości. A na razie to tyle. Dzięki. Cześć!